Drodzy Państwo, SETI tutaj w programie jest podtytuł 60 lat programu i postaram się Państwu o tym, to mówią, tlenu coraz mniej, tak? A Hermaszewski na plecach już siedzi, ja myślałem, że był wczoraj. Ale ja miałem okazję kiedyś prowadzić spotkanie z generałem w Olsztynie, tak? To u mnie jest takim dosyć niecierpliwy, jak mu się slajdy przerzucało tam nie tak, jak on dokładnie chciał, co do sekundy, to się irytował. Drodzy Państwo, o czym Państwu dzisiaj postaram się bardzo szybko tak powiedzieć, czyli same narodziny pojęcia, pojęcie to, które znamy, ten akronim SETI, czyli poszukiwanie obcych cywilizacji, jak to się w ogóle stało, że coś takiego się narodziło. Pierwsze próby nasłuchu radiowego, pierwsze te częstotliwości radiowe, które zostały wybrane. Dlaczego akurat takie, dlaczego te pierwsze nasłuchy były prowadzone tak, a nie inaczej. Później po kilku projektach, które wymienię, nie będę szczegółowo tego omawiał, pojawiła się taki czas wysyłania listów do kosmicznych braci. To generalnie trwa. To nie jest tak, że był jeden czy dwa strzały. Tego było dosyć dużo i cały czas tego typu prace są prowadzone. Wreszcie, proszę Państwa, SETI, które na początku było taką dosyć mocno pomijaną przez ten główny nurt naukowy, głównie przez astronomię, radioastronomię. Jeżeli ktoś się zajmował programem SETI, jeśli się przyznawał do tego, że go to interesuje, no to był troszeczkę odstawiany. To tak samo jak naukowiec, fizyk przyznawał się do tego, że pisuje fantastykę, no to musiał to robić pod pseudonimem, tak jak Hubera, tak na początku, no bo różny był odbiór i różny był wpływ na karierę naukową, ale powiem Państwu, że mniej więcej od tych kilkunastu, dwudziestu lat SETI stało się jakby tą pełnoprawną częścią astrofizyki i radioastronomii i ma się bardzo dobrze. Dzisiaj poważnych prac naukowych poświęconych tematowi SETI czy wokół tematu. Pokażę Państwu przykłady tych prac, też nie omawiając ich jakoś tam bardzo, bardzo szeroko, bo na to nie ma czasu. Na koniec zobaczymy, jak będzie z tym timingiem. Nie wiem, czy Państwo, którzy, pani Weroniki już nie ma, metoda timingu, to jest związana z pulsarami, ewidentnie z pulsarami, tak, odkrywania planet. Jeśli ktoś z tego poprzedniego wykładu tutaj, to akurat jest moja domena, pulsary i akurat to jest coś co na czym się, wydaje mi się, że na czymś się znam. Czym jest SETI? Podstawowe pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie? Tak? To pytanie, ono się pojawiało bardzo dawno. No, to pytanie Giordano Bruno na stos tak zaprowadziło, bo nie tylko pytał, czy gdzieś tam wokół tych innych gwiazd, no skoro według Kopernika to są inne gwiazdy, to może krążą tam też inne planety, to może tam jest życie, to może tam jest życie rozumne, no i tam zagalopował się, bo to czy mają Boga, tak? Czy to jest ten sam, czy nie. No i niestety 14 lutego 1600 rok Campo di Fiori, tak stosik poleciał. Ale teraz już żyjemy w tych czasach, że można pytać. Pytali o to fantaści wcześniej, w latach 30., 40., 50. fantastyka, tak, bardzo, bardzo mocno zadawała to pytanie w sposób popularny, palpowy, czy jakiś tam bardziej zawoalowany. Natomiast dzisiaj my staramy się uzyskać odpowiedź metodami czysto naukowymi. Tutaj te teleskopy, one jeszcze się pojawią, bo one odgrywają pewną rolę właśnie w programach SETI. Samo SETI, tak jak mówiłem, akronim oznacza Search for Extraterrestrial Intelligence, czyli poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji. I tutaj, proszę Państwa, 1959 rok, dwóch naukowców, dwóch astronomów z Cornell University, Philip Morrison i Giuseppe Cocconi, oni napisali pracę, w której zdefiniowali jakby problem. Tak? Zaczęli od strony naukowej zastanawiać się, w jaki sposób
można by spróbować nawiązać komunikację. To była końcówka lat 50., wielki rozkwit astronomii, bo po II wojnie światowej mnóstwo radiotechników zostało bez pracy, tych specjalistów od technik radarowych, od technik nasłuchowych. No i to spowodowało, że wielu wspaniałych techników i naukowców przeszło na stronę, tą jasną stronę mocy, tak, przeszło na stronę naukową. Jeszcze przed II wojną światową pojawiły się pierwsze narzędzia radioastronomiczne. Natomiast po II wojnie światowej, pod koniec lat 40. zaczęto budować pierwsze radioteleskopy, pierwsze paraboloidy, czyli takie wielkie czasze do kierunkowego nasłuchu pod kątem odbioru, skupiania tak, na odbiorniku fal radiowych. No i narodziły się technologie związane z radioastronomią, ale to jest może mało ważne. Natomiast ci dwaj panowie, oni znali już, tak? Wiadomo było, jak wygląda widmo fal elektromagnetycznych. Wiadomo było mniej więcej po tych badaniach, które prowadzono, jak wygląda przepuszczalność atmosfery, na czym polega radioastronomia. Radioastronomia bazuje na falach radiowych, ale te fale radiowe w pewnym zakresie też są blokowane, czyli atmosfera no nie do końca jest zupełnie przeźroczysta dla fal radiowych, tak jak nie do końca jest przeźroczysta dla światła. My widzimy gwiazdy, ale te gwiazdy, ich światło jest zakłócane, dlatego gwiazdy mrugają nam w nocy ze względu na to, że atmosfera no, troszeczkę nam zakłóca to widzenie. I ci dwaj panowie w swojej pracy umotywowali pewną częstotliwość tak zwaną częstotliwość neutralnego wodoru. Wodór neutralny, on promieniuje, mówiąc bardzo krótko, nie wchodząc w szczegóły, on promieniuje na falach radiowych, na fali o długości 21 cm i to jest częstotliwość 1420 MHz. To jest ten przedział, który jest określany mianem mikrofon, tak? Dalej są fale radiowe metrowe, fale długie, fale radiowe w ogóle, ten podział jest też dosyć skomplikowany. Akurat ja zajmuję się obserwacją bardzo długich fal radiowych, od metra do 17 metrów, czyli niemalże do tego końca zakresu możliwości przy pomocy najnowocześniejszego, obecnie w Polsce i w Europie, radioteleskopu LOFAR. Natomiast ta przepuszczalność fal radiowych sprawia, że sygnał najłatwiej dociera do nas właśnie w tym przedziale od kilku do około 30 centymetrów. To jest tak zwane okno radiowe. Tam jest kilka molekuł, które nie blokują aż tak bardzo. Tutaj taka informacja też, bo też zawsze staram się mówić, tutaj wcześniej parę osób, wiem, że było, pani Weronika mówiła o efekcie cieplarnianym. Warto też powiedzieć, że warto jakby tę informację też przekazywać, że po pierwsze no to jest bardzo ważne, tak, dwutlenek węgla jest bardzo ważny, ale za blisko 80% efektu cieplarnianego odpowiada woda. Woda w atmosferze. Tak, tak. I ta woda właśnie, ona powoduje, że mikrofale nie docierają do nas z kosmosu, ale też mikrofale, które jako promieniowanie wtórne odbijają się od Ziemi, nie są wypuszczane na zewnątrz. Tak? Więc tutaj ta woda odgrywa ważną rolę. W każdym razie 21 centymetrów. No i pojawiły się po tym artykule pierwsze próby. Tutaj jest Francis, ale on jest znany, jak weźmiecie Francisa Drake'a w Wikipedii, to zupełnie inna postać się pojawi, a on był po prostu Frankiem, tak? To jest Frank Drake i Frank Drake tutaj jest w Virginii na tle teleskopu, który potem się zawalił, wybudowano nowy, też się zawalił i teraz stoi na jego miejscu chyba największy ruchomy radioteleskop, w pełni ruchomy, tak? To jest Green Bank na świecie. Ten był 85-stopowy, wiosna 1960 roku. Właśnie na fali 21 cm, 1420 MHz prowadził nasłuch, proszę Państwa, dwóch gwiazd. O tym projekcie no, też się rozpisywano. To było dosyć nośne wtedy, w latach 60. Wtedy w ogóle był taki okres, gdzie nauka
i te wszystkie ciekawostki związane z nauką były bardzo popularne, gdzie naukowcy, szczególnie w krajach anglosaskich, w Ameryce, to naukowcy byli celebrytami tamtych czasów w mediach. Nie ci, którzy są znani z tego, że są znani, ale ci, którzy byli znani z tego, że coś wiedzą i coś mądrego potrafią powiedzieć. Drake był naukowcem, ale miał też jakby to zacięcie. Zresztą później się bardzo mocno zakolegował z wielkim popularyzatorem Carlem Saganem, z którym razem kilka projektów, o których już za chwilę. Proszę Państwa, Drake to jest pierwszy projekt na słuchu tych dwóch gwiazd, które są tam napisane na dole. Tau Ceti, czyli Tau w wielorybie i Epsilon w rzece Erydan. I oczywiście nie przyniosło to żadnego rezultatu, tak? Natomiast, drodzy Państwo, tak tylko taki króciutki slajdzik. Tutaj pani Weronika o tych planetach mówiła bardzo dużo. Ale o tych chyba nie wspominała. O tych, które były najpierw przeszukiwane pod kątem obcych, a dzisiaj wiemy, że istnieją tam planety, istnieją tam wręcz układy planetarne i to można by wręcz wskazać planety, które są w tych strefach, gdzie warunki mogą sugerować, że może się tam narodzić życie. Więc w ten sposób narodziły się projekty SETI. Proszę Państwa, projektów na słuchu pojawiło się mnóstwo. W szczególności, gdy na początku lat 70., gdy ten program Apollo jakby wygasł, to w ten cały młyn, który rozpoczął Drake, włączyła się NASA, troszeczkę się pojawiło finansów. Więc wystartował projekt Phoenix, to było monitorowanie około 1000 gwiazd. Pojawił się projekt Serendip od Search for Extraterrestrial, Radio Nearby Development Populations. Pojawiło się SETI Australia, to jest z połowa lat 70., gdy w Australii wybudowano taki interferometr radiowy. To nie ten teleskop, o którym wspomnę, Perks, który wykrył 2 lata temu... sygnał, o którym w zasadzie nic nie wiadomo, tylko taki układ 6 teleskopów 30-metrowej średnicy i właśnie te teleskopy zostały wdrożone. Wreszcie pojawił się w drugiej połowie lat 80. pojawił się projekt SETI at Home, który tak naprawdę to był taki projekt medialny, można powiedzieć. Wiele osób starszych, jeżeli ktoś może to pamięta, włączyło się w to, te takie screensavery. Tam nie było żadnego poszukiwania obcych, to miało zupełnie inne cele. To był projekt medialny, projekt, który miał testować coś, co dopiero później zadziałało, tak? Bo to było na fali też tych pierwszych sieci, które w CERN-ie powstały. Próbowano właśnie te możliwości świeżego, już działającego internetu. Niemniej przyczyniło się to do dużej popularności samego hasła SETI i tego, co wokół SETI się, proszę Państwa, dzieje. 1977 rok, tutaj nie sposób nie wspomnieć czegoś, co się pojawiło. Tak naprawdę pojawiają się w internecie takie obrazki, z których nic nie wynika, a tam u góry, chociaż nie jest zbyt dobrze widoczny, to jest obraz natężenia promieniowania radiowego, które wychwycił radioteleskop, że był nagły wzrost. Przez kilka minut to promieniowanie wzrastało, potem opadało i tak naprawdę bardzo dokładne analizy tego promieniowania, już wstępne, które spowodowały, że Jerry Emam napisał wow, ale i późniejsze, jakby wykluczyły te wszystkie znane źródła. Tak? Także ten sygnał, ja podejrzewam, większość podejrzewa, że ten sygnał i ten ostatnio też notowany przez Perks zarejestrowany, że to są jednak sygnały naturalnego pochodzenia, bo jednak tutaj nie jest łatwo to zweryfikować. Nie ma tej powtarzalności. Chociaż ten Perks, no tam już się dzieje bardzo dużo z tym sygnałem, bo źródło jest rzekomo niezwykle blisko. Źródło jest związane z obiektami, o których już tu pani Weronika mówiła, tymi najbliższymi. Coś tutaj mi się włączyło. Nie wiem, jak to usunąć. Proszę Państwa,
właśnie o tym sygnale tutaj mówię. To jest sygnał, który został zaobserwowany w 2019 roku, ale jakby cała para poszła w reklamę tego sygnału dopiero w 2020 roku. On został ogłoszony tam jesienią 2020 roku. To jest ten radioteleskop w PERKS. I to właśnie ten radioteleskop prowadzi też nasłuch w ramach SETI. Australijczycy mają całkiem rozsądne fundusze na to, drodzy Państwo, więc dają na to pieniądze. Tutaj tylko i wyłącznie informacja pokazująca, że sygnał nadszedł do nas z kierunku układu Alfa i Proxima Centauri, tak, z tego układu potrójnego, gdzie już wiemy, że wokół Proximy krąży planeta, że wokół Alfy krążą najprawdopodobniej dwie planety. Także tutaj jest, wiąże się z tym jakieś nadzieje, ale tak jak mówiłem, sygnał pochodzi z kierunku. To znaczy, że sygnał pochodzi z tego kierunku, ale nie wiem, czy to pan Romuald jest nadawcą, czy może pan, czy może jeszcze pan, bo może to jest zupełnie gdzieś tam z zewnątrz. Tak? Kosmiczne listy to jest też bardzo ważna część tego całego projektu SETI, ale ona, i tutaj trzeba wam bardzo jasno powiedzieć, miała na celu tylko i wyłącznie jakby takie popularyzatorstwo związane z samym projektem SETI. Po pierwsze, ta słynna wiadomość Arecibo, to jest wiadomość, która jakby przyczynił się do tego Frank Drake. Wiadomość została zaprojektowana przez Drake'a wspólnie z Carlem Saganem i to jest rok 1974. Radioteleskopy, i tutaj taka kwestia techniczna. Proszę Państwa, każda antena, macie w telefonach anteny, te telefony działają dzięki temu, że fale radiowe docierając do nas w antenie, to pole elektromagnetyczne powoduje drganie elektronów, ruch elektronów. Tak? I te poruszające się elektrony, no to jest prąd elektryczny, no i my ten prąd jesteśmy w stanie zanotować. Jeżeli jest tam zakodowana jakaś informacja, no to jesteśmy w stanie to odkodować. Ale też w drugą stronę, jeżeli do anteny będziemy wysyłać zmienny prąd z zakodowanym sygnałem, to ta antena będzie emitować sygnał. I tak działają anteny w telefonach, tak działają anteny w radiach, CB radio, te inne rzeczy. Bardzo często są to tylko odbiorcze anteny w przypadku radioteleskopów, bo radioteleskopy generalnie nie służą do tego, żeby emitować. Natomiast możemy bardzo łatwo zmienić konfigurację tak, żeby radioteleskop był też nadajnikiem i to zrobiono w tym radioteleskopie Arecibo. Tutaj kolejna taka rzecz techniczna. Proszę Państwa, radioteleskop jest jak zwykły teleskop. Ta czasza to nie jest antena, to jest układ geometryczny. Od niej odbijają się fale radiowe i one, tutaj jest cały szereg odbiorników i one są skupiane w odbiorniku, a w samym sercu odbiornika jest coś, co nazywa się elementarnym dipolem herca, czyli taka malutki drucik, w którym wzbudzany jest ten prąd właśnie. I tak to działa, więc można spowodować, że ten sygnał, tak jak w reflektorze samochodu, będzie tutaj taką żarówką i będzie wysyłany kierunkowo. Tak też zrobiono w 1974 roku, tylko proszę zobaczyć, sygnał wysłano do M13, to jest ta słynna gromada kulista w gwiazdozbiorze Herkulesa. Widać ją w pogodne noce nawet gołym okiem albo przez małą lornetkę, ale ona jest odległa o 25 tysięcy lat świetlnych. Ja nie będę teraz z racji czasu tłumaczył, tak, na czym fale radiowe są częścią fal elektromagnetycznych, poruszają się z prędkością światła. Czyli w momencie, gdy zostały wysłane, to przemieściły się, proszę Państwa, zaledwie o 45, tak, dobrze mówię, 40, nie, 40 więcej, 74, 47, tak, lat świetlnych z 25 tysięcy. Czyli one jeszcze długo, długo będą w drodze. Dlatego od razu tutaj to stwierdzenie. To było tylko i wyłącznie, proszę Państwa, tylko i wyłącznie takie, no, reklamowe jakby działanie. Tutaj proste wytłumaczenie, jak działała ta
i w jaki sposób została skomponowana ta wiadomość Arecibo, czyli to był ciąg zer i jedynek, tak, tak jak mniej więcej tak jak Mors, tylko w Morsie mamy te poszczególne sygnały, tutaj zera i jedynki, no i założenie, że ci, którzy to odbiorą, będą wiedzieli, co to są liczby pierwsze, będą mogli dojść do tego, że tych zer i jedynek jest akurat tyle, że jest to jakaś tam macierz pikseli, jakaś liczba pierwsza na jakąś liczbę pierwszą. Tu jest, proszę Państwa, tylko przykład błędnego i dobrego odczytania tamtego kodu, natomiast to, co zakodowano, to wygląda mniej więcej tak. Oczywiście nie było to kolorowe, tak? No to były tylko zera i jedynki, ale ja przyznam szczerze, że jakbym taką wiadomość odebrał, to miałbym kłopot, tak? Natomiast ciekawiej wyglądały te plakietki, te listy do kosmicznych braci, które umieszczono na sondach Pionier 10 i 11, pozłacane, niewielkie, to były niewielkie plakietki, 15 na 23 centymetry. One zostały przypięte, no bo było wiadomo od samego początku, że te sondy po zbadaniu Jowisza i Saturna odlecą sobie, tak? Bo to było taka ich jakby główne założenie tych misji. Tutaj to, co jest, no jest 9 planet, tak? Pluton został też umieszczony, mimo że od 2006 roku już nie jest planetą. Sylwetki, ale to jest dosyć ciekawe, bo to są, proszę Państwa, w taki binarny sposób przedstawione kierunki i odległości do pulsarów. Pulsary jako te takie obiekty, które są w miarę stabilne i które są również stabilne, jeśli chodzi o tempo rotacji, czyli ten timing pulsarów. Jeżeli obcy zorientują się, co to oznacza, to będą wiedzieli, gdzie jest Ziemia z grubsza. Proszę Państwa, Voyager 1 i 2, tam już nie było płytek, tylko tam się pojawiła płyta. Płyta gramofonowa, płyta pozłacana, tak żeby, no żeby te trudy kosmicznej podróży wytrzymać, także z instrukcją, jak odtwarzać. Tutaj taki, powiem Państwu taką rzecz, że mam kolekcję dużą płyt winylowych, dużą płyt kompaktowych i płyty kompaktowe z początku produkcji, z lat 80., w 82 roku ta technologia weszła, pierwsza płyta ZZ Top, pamiętam, bo nie było szumu, tak? To było po prostu traumatyczne przeżycie, byłem takim chłopakiem, specjalny był w Domu Kultury u mnie pokaz, tak? Odtwarzacza kompaktowego. Te pierwsze płyty z lat 80. już nie działają. Płyty winylowe mam w swojej kolekcji kilka z lat 60., jeszcze wcześniejsze, działają wszystkie. Trzeszczą, ale działają, więc może to była dobra droga, tak, żeby kontaktować się z kosmitami. Niemniej, proszę Państwa, nie wiem, czy to dobrze widać, to jest stan kilka dni temu. Ja ten obrazek poprawiałem. Jest to, gdzie te sondy są jakby w stosunku do Układu Słonecznego i w tej chwili sonda Voyager 1 jest, proszę Państwa, w odległości 21,5 godziny świetlnej. 21,5 godziny świetlnej od Ziemi. Po 40 kilku latach ona odleciała niecałą dobę świetlną, podczas gdy Proxima Centauri jest o 4,2 roku świetlnego od Ziemi, czyli jakieś tam 40 tysięcy lat z taką prędkością trzeba by lecieć. Dlatego znowu, to jest, ja to traktuję i myślę, że wszyscy powinni to traktować jako taką ciekawostkę, tak, która zadziałała bardzo mocno, bo ludzie się zaczęli interesować. To było bardzo mocno propagowane. Proszę Państwa, te listy do kosmicznych braci, nie będę o tym mówił, ale tutaj jest na Krymie jeden z radioteleskopów, taki dawny, to jest dawny radar, tak, przerobiony na radioteleskop. I tutaj całkiem sporo w latach 90., na początku 2000, całkiem sporo tych sygnałów wysłano. To jest Cosmic Call 1 i 2, proszę Państwa. Teenage Message, to jest kwiecień, sierpień 2001, jakby kolejne sygnały, które były wysłane. To ciężko jest i trudno jest to zliczyć. Tutaj jest wiadomość z Ziemi z 2008 roku, ale to już jest wiadomość skierowana do konkretnej gwiazdy, do konkretnego układu, bo chwilę wcześniej znaleziono układ planetarny Gliese 581, tam planeta, która
znajduje się w tej ekosferze, tak, czyli w tej sferze, gdzie może narodzić się życie, więc taki sygnał też z Ziemi został wysłany, dużej mocy, zdecydowanie większej niż nadajniki tych popularnych stacji radiowych. No. To był reflektor. Tak, to był reflektor, to był normalny paraboloid z anteną nadawczą, która spowodowała, że sygnał pomknął w miarę spójny w konkretnym kierunku. No, tak jak jest geometria radioteleskopu, tam jest ten beam, tak, czyli ta wiązka radioteleskopu, to się rozchodzi, ale w konkretnym kierunku jest największa skuteczność tego. No i SETI dziś i jutro, no bo to jest jakby już historia, ale tak jak mówiłem, SETI cały czas jest coraz bardziej jakby na topie, coraz więcej się na ten temat mówi, coraz więcej się dzieje. No i przede wszystkim Paul Allen, ten od Microsoftu, on miał tyle pieniędzy, już piec taki mały nie nadążył palić, więc stwierdził, że zbuduje radioteleskop tylko do próby odbioru sygnału od kosmicznych braci, że tak powiem. Więc tutaj założenie jest takie, 350 teleskopów z bardzo szybkimi spektrografami, bardzo szerokopasmowymi, tak żeby omiatać całą wiązkę radiową, tyle ile się da, bez przerwy, żeby szukać tych sygnałów. Tak wyglądają te teleskopy. Te teleskopy, wbrew pozorom, one są używane, są też w astrofizyce używane. Radioastronomowie też korzystają z tego, co ten teleskop jest w stanie nam dać. Jakiś czas temu Oumuamua przeleciała, więc byłem na konferencji, gdzie bardzo poważnie jeden z naukowców z SETI Instytutu od Paula Allena, od tego instrumentu, opowiadał o próbie jakby zdetekowania sygnału od tego ciała, które było bardzo niezwykłe. Do dzisiaj nie wiadomo, co tam się, nawet powstała powieść jedna taka, że to byli kosmici. Taka sobie. Niestety. W każdym razie tak wygląda to teraz. Natomiast docelowo, proszę Państwa, ma wyglądać tak. Ma to być taki wielki array teleskopów. Ale to nie wszystko, bo proszę Państwa, ja tak jak mówiłem, pracuję przy LOFARze, on się nie nadaje za bardzo, bo to jest nie ten zakres. Ten zakres fal radiowych długich od metra jest tak zakłócony jonosferą, ale i też przestrzenią międzygwiazdową, że ta celowa informacja by zginęła. To muszą być fale trochę krótsze. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia nas jako odbiorców, w tej chwili na etapie już budowy jest Square Kilometer Array. To jest taki duży radioteleskop, który jest budowany w Australii i Afryce Południowej. I ten teleskop jako jeden z tych key projects, czyli tam jest chyba z 8 takich celów najważniejszych, to jest SETI właśnie. Jednym z 8 najważniejszych projektów badawczych największego obecnie budowanego radioteleskopu jest właśnie poszukiwanie SETI. Drodzy Państwo, fundacje, bo to też w dużej mierze to już zaczyna to się zmieniać, bo już też narodowe jakby instytucje zasilane z budżetów też w to zaczynają wchodzić. Natomiast tutaj taką fundacją to jest taki rosyjski filantrop Milner, on się nazywa. On też dużo zarobił na ropie i bardzo dużo daje pieniędzy na te właśnie projekty. Założył fundację Breakthrough Listen. I tutaj, proszę Państwa, ten radioteleskop, ja go pokazywałem, to jest, on ma średnicę 110 metrów, w pełni ruchomy, Green Bank, na miejscu zawalonego, tam tego, który powstał na miejscu zawalonego teleskopu, tam gdzie Frank Drake jako pierwszy zaczął te obserwacje. Ten teleskop miał być zamknięty, no bo się nie kalkulował, on był zbyt drogi w utrzymaniu, zbyt duży, zbyt wielki. On ufundował jakby 10 kolejnych lat pracy tego teleskopu pod warunkiem, że część tego czasu będzie przeznaczana na obserwacje właśnie pod kątem próby wyłapania sygnałów od obcych cywilizacji. Drodzy Państwo, też ten projekt Starshot do Alfy Centaura, mnie to zadziwia, bo teorie spiskowe, projekt ogłoszono w czerwcu, a miesiąc później pojawiła się informacja o planecie wokół Alfa Centaura, więc mówię, kurczę, oni chyba wiedzieli, tak? Chyba ten od Facebooka, który też w ten projekt wchodzi, chyba wiedział. Tutaj jest, proszę Państwa, założycielami, no oczywiście ten Milner, o którym wspomniałem, ale
Zuckerberg to jest człowiek od Facebooka, tam Stephen Hawking był też jednym jakby z tych założycieli tego projektu. I Freeman Dyson, to człowiek, fizyk niezwykły, ale on też się bardzo mocno dla fantastyki przysłużył tą swoją sferą Dysona, tak, którą zdefiniował, tak naprawdę rój Dysona zdefiniował, fantastyka to podchwyciła. On potem mówi, nie nazywajcie tego moim nazwiskiem, na jednym z konwentów to został zwygwizdany i zatupany i machnął ręką. Tak. Także bardzo, bardzo sympatyczny też człowiek. Niestety są przy nich już, przy obu już krzyżyki. To w zeszłym roku, tak, Freeman Dyson dożył bardzo, bardzo pięknego, sędziwego wieku. Tutaj jest zdjęcie tych ludzi. Dyson to jest ten człowiek tutaj z tyłu. Tak. No, a Hawkinga to raczej nie sposób nie rozpoznać. Aha, o samym projekcie, no bo to jest projekt, który ma na celu wysłanie całej takiego roju mikrosatelitów z żaglami napędzanych strzałami z laserów, tak. I on ma być rozpędzone do jakiejś tam horrendalnej prędkości. Tak, więc dolecą tam po 20 latach, pewnie mogłyby dolecieć już do układu Alfa Proxima Centaura, tylko jeżeli to są mikrosatelity, to jak one odpowiedzą? Przecież potrzebna jest gigantyczna energia, potrzebne jest jakby też zanotowanie, czy tam coś jest, ale też potrzebna jest odpowiedź. Być może liczą na to, że jeżeli tam jest zaawansowana cywilizacja, wyłapie to, tak, i przyleci, tylko że to jest takie, jest ta hipoteza ciemnego lasu, nie? Że jak w lesie pełnym wilków zaczniemy krzyczeć albo tych zbójów, tak, i świecić latarką, to nas zobaczą, przyjdą i zadźgają. Także to też trzeba na to uważać i pytanie, czy warto to robić. Oczywiście to jest, tam pani Weronika miała chyba o jedną albo dwie planety więcej, tak, bo ja to zrobiłem jakoś... Z 2 tygodnie temu tak brałem te dane, ta sama strona, także nic więcej o tym nie będę mówił, bo to zostało powiedziane dosyć dokładnie. Ci, którzy nie byli, to jest nagrane i pewnie gdzieś będzie, więc nie będę powtarzał o tych planetach. Natomiast, proszę Państwa, Frank Drake oprócz tego, że jakby zainicjował to wszystko, to jeszcze bawił się liczbami, tak? Był jakby w numerki dobry i takie równanie stworzył. To jest oczywiście takie najprostsze, jakie może być równanie prawdopodobieństwa, które mnoży prawdopodobieństwa różnych rzeczy. Tutaj one są wypisane, więc nie wiem, czy to widać, czy nie, ale jest N to jest ta liczba cywilizacji, tak, z którymi możemy się skomunikować. To jest jakby taka ostateczna forma, ono ewoluowało, bo gdy Drake je tworzył, to jeszcze nie było nic wiadomo, czy są układy planetarne, czy są planety. Jeszcze to odkrycie Wolszczana 1992 rok, jeszcze nie było wiadomo. 2 lata później Wolszczan przyjechał do piwnic w glorii, w chwale. Ja pamiętam, też miałem z nim zajęcia, także fajny, ale dziwny facet. Także całkiem... Ale znał się na pulsarach, to najważniejsze, także bardzo dobrze to wykładał. Szybkość powstawania gwiazd, odsetek gwiazd, które mają planety, średnia liczba i tak dalej, to wszystko jak wymnożymy, mając dzisiejszą wiedzę, to co tutaj pani Weronika mówiła, że jest tam tych setki miliardów gwiazd w galaktyce, wokół każdej powinny być planety, to wychodzi nam, że pesymistycznie szacując, powinno być z 5 milionów cywilizacji, z którymi jesteśmy w stanie się skontaktować. No i nie, 5 milionów inteligentnych, 250 tysięcy na tyle rozwiniętych, żebyśmy mogli się z nimi skontaktować. No i tu, proszę Państwa, pojawia się, ja tak zmierzam do końca, bo wiem, że tutaj będzie Hermaszewski, a on to zaraz zacznie krzyczeć, no nie, bo to, tak jak mówiłem, miałem z nim spięcia. Proszę Państwa, gdzie oni są, to się przypisuje Fermiemu, bo Fermi też czytał fantastykę i tam w fantastyce te pytania się pojawiły na początku. W takich opracowaniach palpowych przypisuje się to Fermiemu. Nie ma jakiegoś tam konkretnego odnośnika w literaturze, gdzie on takie pytanie konkretnie zadał, ale mówi się paradoks Fermiego. Tak? To jest taki z kurami, nie wiem, czy obrazek sobie przypominacie. W każdym razie nie ma. Oprócz tych dwóch sygnałów, które są bardzo wątpliwe, nie ma tak naprawdę nic. Oczywiście o UFO nie mówimy, bo to jest zupełnie jakby odrębna rzecz i tutaj nie godzi się o tym mówić. Więc jest trochę różnych kwestii.
które tu wypisałem, założenia, kanały komunikacji, a może fale grawitacyjne. Proszę Państwa, no przecież w 1867 roku Maxwell przedstawił nam równania opisujące fale elektromagnetyczne. Tak? No, znaczy można wydedukować z tych równań elektromagnetyzmu, że istnieją fale elektromagnetyczne, też radiowe. W 1888 roku Heinrich Hertz jako pierwszy dokonał eksperymentu, w którym pokazał, że są fale radiowe. Już w latach 90., w połowie lat 90., cały czas XIX wieku Marconi, jak pierwsze próby przesłania informacji. Radio powstało krótko potem, w latach 30. Karl Jański, prowadząc badania fal radiowych na potrzeby radiotelekomunikacji, odkrył fale radiowe docierające do nas z kosmosu. I tutaj tak króciutko, bo proszę Państwa, 1916 rok, ogólna teoria względności Einsteina. Można wykoncypować z tej teorii, że istnieją fale grawitacyjne. Próba poszukania fal grawitacyjnych, wreszcie pośrednie dowody związane z pulsarami, żeby nie było, też Nobel, ale kilka lat temu bezpośrednio odkryliśmy fale radiowe, czyli jesteśmy w stanie, te grawitacyjne, jesteśmy w stanie. Drodzy Państwo, tak jak w falach elektromagnetycznych, poruszający się z przyspieszeniem ładunek emituje fale elektromagnetyczne, tak samo jest w falach grawitacyjnych. Poruszająca się z przyspieszeniem masa jest źródłem fal grawitacyjnych. Każda masa, każdy elektron emituje fale grawitacyjne, tylko że nie mamy urządzeń na tyle. My odkrywamy te, które emitują gigantyczne masy, czarne dziury, gwiazdy neutronowe. Nie mamy urządzeń, które byłyby zdolne, więc może te kanały informacyjne, może zbudujemy radio w takie grawitacyjne i okaże się, że jest ich pełno. I proszę Państwa, tylko kilka slajdów już na sam koniec. To jest jedna z ostatnich prac. Tutaj warto to jest polski astrofizyk Marek Abramowicz. On pracuje w Szwecji, w Polsce i we Francji jednocześnie, taki kwantowy, ale jest bardzo, bardzo szacownym człowiekiem i on też zajmuje się tym tematem. Ma mnóstwo innych, ale się zastanawiał, jak to jest. I proszę Państwa, pamiętacie Państwo, nie wiem, czy ktoś czytał Fiasko Lema, tam jest na początku bardzo dużo informacji o tym, że my, nawet jeżeli są, to my, jak wyślemy tą wiadomość, to zanim tą wiadomość nam odeślą, nas już nie będzie. Że cywilizacje się mijają. No i Abramowicz wyszedł z tego punktu lemowskiego, punktu widzenia i stwierdził, że jedyną formą komunikacji jest zostawienie artefaktu, który na 100% jest sztuczny, trwały, i jak ktoś to odkryje, to powie na pewno, to jest wytwór jakiejś zaawansowanej cywilizacji. I wymyślił razem ze współpracownikami coś, co nazwał sygnalistką, czyli taką sztuczną czarną dziurę krążącą wokół tej gigantycznej czarnej dziurze na niemożliwej orbicie, niemożliwej naturalnie, ale zasilanej w odpowiedni sposób. On podał cały mechanizm, nie będę tego Państwu tutaj przedstawiał. W Urani, postępach astronomii, w którymś tam z poprzednich numerów jest taki jego artykuł, w miarę popularnie to rozwija, a tutaj w Scientific Reports, w Nature Research to zostało opublikowane. I tutaj tylko pokażę Państwu, to są jakby tytułowe strony artykułów, które zostały opublikowane w różnych materiałach. Astronomy and Astrophysics, jedno z takich czołowych pism astronomicznych zajmujących się astronomią. Michael Garrett to jest dawny dyrektor Astronu, największej instytucji radioastronomicznej w Europie, w Holandii. Był wtedy dyrektorem. Pamiętam, bo go spotkałem na korytarzu i dał mi preprint tego artykułu do przeczytania. Wow, to on się zajmuje zaawansowanymi cywilizacjami i tym, jak wpłynie to, że cywilizacja jest jakaś taka gigantyczna, tak, i jest w stanie wysysać energię z całej galaktyki. I jak my naszymi teleskopami będziemy to widzieć. Także jest mnóstwo rzeczy. To, co jest takie ciekawe, to tutaj, no, SETI and Democracy. To jest już zupełnie, no, ludzie się zajmują mnóstwem sytuacji. Proszę Państwa, oto jest to. Clocking device for transiting planets. Co zrobić, żeby nasza Ziemia nie została odkryta jako planeta taka, jak tutaj pani Weronika opowiadała. Tak? Także tak to wygląda. I tylko w tym momencie jedna minuta, kilka slajdów pokażę Państwu
a co na to fantastyka. Więc kosmici mogą być niegrzeczni. No tutaj Wells, Seidel, to są takie rzeczy, takie przykłady, które pewnie Państwo czytali albo wiedzieli. Problem trzech ciał to jedna z ostatnich książek. Polecam Marka Oramusa, dla mnie genialna książka, jedna z najlepszych w polskiej literaturze. Mało się o tym mówi, ale tak jest. Kosmici mogą być niegrzeczni w filmach. Kosmici mogą być przyjaźni. I tutaj jest troszeczkę, no Superman, wiadomo, u Bułyczowa, u Sagana, tak, ten list dostali, zbudowali tą maszynę. Film też powstał. Proszę Państwa, w filmach, ja tu szczególnie polecam Państwo Pola. Genialny film, naprawdę, absolutnie, to trzeba obejrzeć, tak? To nie jest tak, że nie. Parę i no. Kapuściaczek jest odlotowym filmem. Zresztą to stała ekipa kręciła, tak? Te francuskie Ramole od komedii, one się tam zebrały i zrobiły sobie fan. Tak, ale bardzo, bardzo, bardzo fajny film. No, stosunki jakieś tam mieszane, no, Ulema, wiadomo, kontakt raczej niemożliwy. Parę innych książek. Tak. Jakieś tam filmy, które powstały, ale to już myślę, że, drodzy Państwo, powinien być koniec. Jak znam życie, nie mamy czasu na pytania, więc bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za uwagę.